tym roku prezentujemy dwa takie nowe rozwiązania, które wprowadzamy na rynek. To jest system informacji pasażerskiej, nad którym dość długo pracowaliśmy. On integruje rozwiązania skierowane do autobusów miejskich, czyli tablice informacyjne, monitory wraz z systemem informacji pasażerskiej i to jest odpowiedź na potrzeby rynku. Kolejnym produktem, za który otrzymaliśmy nagrodę, jest system monitoringu temperatury w komorze silnika i w battery packach. I to jest bardzo nowoczesne rozwiązanie, które kilka dni temu opatentowaliśmy. I to jest nowość na rynku ze względu na technologię użytą, czyli technologię światłowodową. I to jest system, który ma zapobiegać tak naprawdę powstawaniu pożaru w komorze silnika i w battery packu. Jego zaletą jest to, że właściwie on chroni nas przed pożarem. Oprócz tego oczywiście może być zintegrowany z systemem gaszenia, czyli może również powodować gaszenie pożaru w komorze silnika. Nasz system detekcji temperatury w komorze silnika i w battery packu jest uzupełnieniem systemu DAFO. Tak naprawdę został w tym celu stworzony. Tak? Widzimy taką potrzebę na rynku. Oczywiście gaszenie jest istotnym elementem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w pojazdach komunikacji publicznej, ale to, co jest jeszcze ważniejsze, to jest zapobieganie. I system ma wiele, wiele zalet, których nie mają obecne rozwiązania na rynku. Po pierwsze jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, czyli linia detekcyjna pomimo przypadkowego uszkodzenia mechanicznego nadal działa, tak, nie wywołując, nie uruchamiając systemu gaszenia. DAF jest bardzo zainteresowany tym systemem i połączeniem go w jedno kompletne rozwiązanie jako system zapobiegania i gaszenia w pojazdach komunikacji publicznej. Widzimy duże zainteresowanie tego typu rozwiązaniem, bo jednak dużo lepszą strategią jest zapobieganie pożarom niż ich gaszeniem.